Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj mamy tak przepiękną pogodę, słońce świeci od rana, aż musiałam sobie tutaj przysłonić okna, żeby do Was pogadać, bo przecież mamy końcówkę miesiąca, a skoro końcówka miesiąca, to co? Projekt Denko październikowy. Nie martwcie się, mam tutaj przygotowaną ze sobą torbę, ale nie jest w niej tak dużo zużytych kosmetyków jak ostatnio, czyli sierpniowo-wrześniowych. I od razu lecimy z pierwszym produktem. Jest to, słuchajcie, serum. Serum od marki Medic Aid, takie dwufazowe, z dużą ilością antyoksydantów, ale mamy tutaj też między innymi opatentowany składnik jak piroglutaminian miedzi, czyli coś innego niż ten słynny peptyd miedziowy, o którym jest tak głośno od dłuższego czasu i wszyscy go polecają. Bardzo fajny produkt, bo mamy tutaj dwie fazy, czyli mamy taką bardziej zbitą konsystencję białą, treściwą, emoliencyjną, bazową i taką niebieską, taką delikatnie zieloną, nawet bym powiedziała fiolkę, w której właśnie znajduje się ten opatentowany składnik. Oprócz tego marka tutaj wrzuciła jeszcze kilka innych świetnych substancji, jak na przykład pewien peptyd, inne bardzo mocne, silne przeciwutleniacze i całość daje naprawdę świetny efekt. Dlaczego? Dlatego, że muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego produktu, bo przez cały czas jak go stosowałam, moja skóra wyglądała po nim naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Poza tym podobało mi się też to, że mamy tutaj taką, wiecie, troszeczkę inną zasadę stosowania, dwie pompeczki, z jednej wydobywa się właśnie ta konsystencja biała, kremowa, emulsyjna, z drugiej ta substancja opatentowana. Razem mieszamy, nakładamy na skórę, zero takiej tłustości, lepkości, klejenia się, ale oczywiście tutaj w połączeniu ta formuła była bardziej taka zbliżona do kremu, niż jak sobie to czasami wyobrażamy do serum. Natomiast też bardzo ładnie się wchłaniała, nie za szybko i nie za wolno. Można było oczywiście po tym produkcie nałożyć krem. Ja też tak robiłam, łączyłam go z różnymi kremami, żeby sprawdzić, jak on funkcjonuje. Jeden minus dla tego produktu to to, że bardzo szybko mi się skończył. 30 ml, no to tak wiecie, no jednak szybko się ten produkt kończy. Gdyby było tutaj go więcej, to chętnie bym go dalej stosowała. Oczywiście to nie jest najtańszy produkt, no bo marka Medic Aid nie jest marką drogeryjną, nie jest marką tak naprawdę na kieszeń każdego. To są droższe kosmetyki, na które trzeba sobie albo odłożyć pieniądze, albo po prostu mieć pieniądze na to, żeby kupować takie produkty. Spółki, powiedziałabym, bardziej zaawansowanej, troszkę bardziej profesjonalnej. Natomiast ten kosmetyk bardzo fajnie się u mnie sprawdził i w porannej pielęgnacji, i w wieczornej pielęgnacji. Ja naprawdę widziałam efekty po jego stosowaniu. Super było to, że łączył się praktycznie z każdym innym kosmetykiem, który nakładałam, z różnymi filtrami, z różnymi kremami, z podkładami. No i to, jak skóra po nim wyglądała, jak funkcjonowała, jakie efekty można było zobaczyć. Naprawdę dobry, nawet bym powiedziała bardzo dobry produkt. Jeśli szukacie czegoś takiego, co ma substancje nieco inne niż tradycyjne, który ma bardziej opatentowane składniki, który ma jakąś technologię, który jest inaczej troszkę przemyślany niż te tradycyjne kosmetyki, lubicie po prostu sięgać po takie produkty, to polecam Wam to serum. Lecimy dalej. Płatki pod oczy, które zużyłam, te właśnie różowe, pink, brightening mask, które dostałam od Magdy Mac w prezencie, to jest w ogóle... No przepadłam, słuchajcie, przepadłam i już sobie zamówiłam kolejne opakowanie. Na moim blogu jest post na temat tych płatków. To nie są płatki hydrożelowe, one są wykonane z takiego materiału, który bardzo dobrze przylega do skóry. Niesamowicie intensywnie nasączone serum, bardzo dobrze wykrojone, nic nam nie spływa, nic nam się nie przesuwa po tej skórze. One idealnie do niej przylegają, a bardzo długo zachowują tą taką właśnie tą wilgoć na skórze i jeszcze po zdjęciu tych płatków czujecie, że ta skóra jest tak fajnie nawilżona. Ja oczywiście korzystałam z nich w porannej pielęgnacji,
z rana, że tak powiem. Bo wy wiecie, że ja rano jak wstaję, już widzieliście moje poranki, jak wstaję, to nakładam sobie od razu płatki pod oczy, żeby się przebudzić, rozbudzić, żeby oko się otworzyło, żebym ja też dostała takiego powera, bo później też czytam, więc lubię, jak tutaj ta okolica fajnie mi tutaj funkcjonuje. I no, muszę wam powiedzieć z czystym sumieniem, że jak na razie to będą jedne z moich ulubionych płatków i chyba przestanę już korzystać z płatków hydrożelowych, chociaż mam jeszcze dwa opakowania w zapasie, które już zaczęłam używać, więc jak zużyję te dwa opakowania tych płatków, to powiem wam, że chyba nie wrócę już do płatków hydrożelowych. Tak, mówię to ja. Chyba że znajdą się jakieś płatki hydrożelowe, które naprawdę będą po prostu miały jakąś formułę wow. Ale tutaj przy okazji chciałam wam powiedzieć, że pojawiły się na rynku płatki do stosowania w okolicy oczu, które mają takie nanoigły. Bardzo bym chciała przetestować te płatki. Gdzieś mi się już rzuciły w oczy chyba na dwóch czy na trzech profilach na Instagramie, ale kurczę, no nie zapisałam sobie nazwy tych płatków. Więc następnym razem, jak gdzieś mi się one pojawią i one mi wyskoczą, to muszę sobie zapisać, żeby je kupić i przetestować, bo widziałam nawet na jednym z takich profili amerykańskich, który jest prowadzony przez chemika, który wypowiada się na temat działania właśnie tych nanoigieł, jak one funkcjonują i o co tutaj tak naprawdę chodzi w tych nanoigłach, co to są za włókna, które mają, żebyście sobie to dobrze też zobrazowali, to nie chodzi o to, że są płatki, które mają igiełki, że jak się je nakłada, to nam się wbijają w skórę, to nie o to chodzi, słuchajcie, to jest takie tworzywo, które jest stworzone na bazie substancji aktywnych w pewien konkretny sposób, dzięki czemu ma te substancje aktywne dostarczyć do naszej skóry. Bardzo ciekawa technologia, więc jak uda mi się kupić te płatki, je przetestować, to na pewno dam wam znać. Dobra, oczywiście zużyłam maski Bielenda, maski w płacie, o których zrobiłam dla was film, a w sumie to taką moją recenzję na temat tych masek od marki Bielenda, więc też zostawię wam link do tego filmu, jeśli nie widzieliście. Jestem jeszcze na etapie testowania masek w płacie od maski Garnier, o które mnie prosiliście. Niedługo będzie film, na pewno będzie w listopadzie, bo już praktycznie kończę te testy. Idziemy dalej. Zużyłam również produkt od marki Fridge. To jest ten Fabulous Face Luxury, odżywczy krem koloryzujący, który stosowałam przez prawie cały okres letni, Cudownie się u mnie sprawdzał. Ten blask na skórze, ten błysk taki, to odżywienie skóry, ta pielęgnacja, którą tutaj mamy, to nie jest podkład, słuchajcie, to nie jest produkt, który będzie dawał wam krycie, wyrównanie kolorytu, nie wiadomo jakie, pokryje jakieś niedoskonałości. Nie, to jest taki produkt, który ma delikatnie wyrównywać ten koloryt, ale on ma nadawać taki piękny właśnie blask naszej skórze, tak ją podkreślać, podkreślać jej naturalny koloryt w połączeniu właśnie z tym, co tutaj mamy, więc świetny produkt od marki Fridge. Następnie płyn micelarny z Biedronki, o którym wam opowiadałam, wy już go doskonale znacie, ten Be Beauty. Ja zdecydowanie bardziej lubię tę wersję biało-niebieską z kwasem hialuronowym. Ona jest nieco droższa i ma tą taką pompeczkę, natomiast ten też bardzo fajnie się u mnie sprawdzał. On jest do skóry wrażliwej, skóry suchej, intensywnie nawilżający, naprawdę bardzo fajny płyn, tani. Zużywam teraz aktualnie drugie opakowanie tego płynu, bo kupiłam go na jakiejś promocji w Biedronce, kupiłam dwa na promocji w Biedronce, więc zużywam do końca. Następnie zużyłam filtr od marki Obagi, marki profesjonalnej, filtr Sun Shield z kolorem w odcieniu chłodnym, bo on jest jeszcze dostępny w odcieniu ciepłym. I też bardzo fajnie ten filtr u mnie się sprawdzał, chyba jest też post na jego temat na moim blogu. Tutaj mamy ochronę przed promieniowaniem 50 SPF, ładnie wyrównywał koloryt, chociaż muszę wam powiedzieć, że miałam chwilę przerwy w jego stosowaniu, bo po wakacjach jak wróciłam z Włoch też byłam dosyć
opalona, więc ta skóra była no, ciemniejsza, nabrała tego kolorytu. Natomiast u mnie po wakacjach, jak wracam, bardzo szybko ten mój naturalny kolor powraca. Bardzo szybko, powiedzmy, ta opalenizna mi schodzi, więc znowu do niego wróciłam. Zastosowałam go praktycznie połowa września. Druga połowa września, no i październik, więc wykończyłam całe opakowanie. Bardzo, bardzo dobry, taki treściwy, gęsty krem z kolorem. Krem z SPF z kolorem. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Dalej mam produkt do ciała i to mamy czekoladowy skrab od marki Yokaba. Właśnie zużyłam masło, o którym też Wam opowiem na pewno w następnym denku. Natomiast ten... Słuchajcie, no ten skrab, ten peeling, no wow, po prostu ja uwielbiam takie produkty. Jak on pachnie czekoladą. No jak on pachnie czekoladą, jakbym mogła Wam wysłać tą czekoladę. Przecież to jest genialny produkt na okres jesienno-zimowy. Jeśli lubicie takie ciepłe, otulające zapachy, to ta czekolada od Yokaba będzie genialna dla Was. I od razu Wam powiem, możecie sobie zamówić na stronie, o ile dobrze pamiętam, powinny jeszcze być zestawy właśnie tych produktów. Ja już miałam olejek do ciała, który też fantastycznie się u mnie sprawdzał, taki balsam do ust czekoladowy, który też był cudowny, po prostu cudowny. Teraz w okresie właśnie już jesiennym sięgnęłam po te produkty do ciała, czyli właśnie ten skrab i on ma taką gęstą, fajną, zbitą konsystencję. Już Wam powiem, tutaj mamy na pierwszym miejscu przede wszystkim cukier. Później mamy olej ze słodkich migdałów, mamy olej kokosowy, masło shea, mamy masło kakaowe, mamy też witaminę E, mamy oczywiście związki zapachowe, ale to jest produkt bardziej z tej półki naturalnej, wegańskiej. Duża ilość tych substancji pochodzenia naturalnego. No... Możecie stosować go na całe ciało, na dłonie, gdzie tam będziecie uważać, że jest Wam potrzebny i uważam, że zdecydowanie ma za małe opakowanie. Tak samo produkt masło do ciała. Za małe, bo one się tak szybko kończą, a my chcemy używać ich więcej, bo jak jest świetny produkt, który ma jeszcze taki zapach i do tego fantastycznie działa na naszej skórze, no to chcemy więcej. No dziewczyny, powiedzcie, czy wy tak nie macie? Ja tak mam, chociaż znam też takie osoby, które z kolei mają świetny produkt, który ma duże opakowanie i mają wrażenie, że się nigdy nie kończy i mówią, no jest genialny, jest świetny, ale ja już bym chciała coś innego. Więc ja wiem, że nam kobietom dogodzić w 100% się nie da, ale ja jeśli bym mogła wybierać, to bym poprosiła o większe opakowanie. Dobra, lecimy dalej. Bo oczywiście się rozgadałam jak zwykle. Jeszcze jedne płatki pod oczy, które też zużyłam, to są właśnie te. Ja o tych płatkach też już Wam opowiadałam wiele razy. To jest już inna marka. Natomiast te płatki też bardzo dobrze się u mnie sprawdzały. To jest wersja kolagen i złoto. Miałam też wersję... poczekajcie, brakuje mi słowa. Wersję z granatem. O! Tak, wiedziałam, że mam gdzieś na końcu języka to słowo i też bardzo dobrze się u mnie sprawdzała, natomiast to są płatki hydrożelowe, tak? To nie są najdroższe płatki i tak jak w przypadku tych czy tych, osobiście uważam, że najlepiej opłaca się kupować płatki w takich opakowaniach, gdzie mamy ich. Ile? Mamy ich 60, czyli 30 na cały miesiąc, możemy stosować codziennie i cenowo wychodzą o wiele lepiej niż kupowanie takich jednorazowych płatków. Zresztą kiedyś robiłam Wam test na ich temat tanich, no powiedzmy tanich płatków i jednorazowych, których musielibyśmy kupić naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby stosować sobie codziennie, to się kompletnie nie opłaca. Jeśli jesteście takimi osobami, które raz na jakiś czas sięgają po płatki pod oczy, no to oczywiście kupować całe takie duże opakowanie, gdzie raz na jakiś czas będziemy z niego korzystać, to też nie ma sensu. Natomiast jeśli tak jak ja lubicie płatki pod oczy i używacie je regularnie i używacie je codziennie i jest to dla Was takie wspomaganie w pielęgnacji, to zdecydowanie te większe opakowania bardziej się opłacają. Dobra, lecimy dalej. Zużyłam kolejne opakowanie napki z Nuskin. To jest ten taki płyn nawilżający, toner, który w składzie ma między innymi sok aloesowy czy kwas hialuronowy.
kwas mlekowy, glicynę, fruktozę, niacynamid, mocznik. Naprawdę fajne substancje i ja o nim też chyba robiłam post na moim blogu. Natomiast można tą napkę stosować jako tonik albo esencja pomiędzy różnymi produktami, które stosujecie w pielęgnacji. Natomiast ja używam go przed zastosowaniem Lumi Spa. Czyli najpierw spryskuję sobie twarz, którą właśnie w ten sposób zwilżam moją skórę, a następnie stosuję Lumi Spa do oczyszczania, czy to w porannej pielęgnacji, czy w wieczornej pielęgnacji i napka sprawdza się u mnie genialnie. Dobra, dalej. Kolejny produkt od marki Obagi to jest krem intensywnie nawilżający. O nim też już wypowiadałam się nieraz, więc teraz nie będę tego robić. Chyba też jest post na moim blogu. Muszę to dokładnie sprawdzić. Jeśli na pewno przy którymś z tych produktów, które dzisiaj omawiam, będą jakieś recenzje na moim blogu, to wtedy zostawię Wam linki do tych postów, żebyście sobie mogli sprawdzić. Ok, to może teraz tak, coś do włosów. Zużyłam opakowanie lakieru Vela do włosów. Wy doskonale wiecie, że ja jestem ogromną fanką granatowego lakieru do włosów Nivea i powtarzam to Wam za każdym razem. Kupuję ten lakier regularnie, non-stop. Staram się go kupować na promocji, ponieważ jego cena w Rossmanie już wzrosła powyżej chyba 21 zł. Ja pamiętam, słuchajcie, czasy, kiedy za taką cenę można było kupić duże, profesjonalne lakiery do włosów. Dzisiaj po prostu ceny lakieru do włosów tak wzrosły, że to jest jakiś szok. Jeszcze jakiś czas temu ten Nivea kosztował niecałe 10 zł, a teraz już ponad 20 zł. To jest bardzo dużo. I owszem, na przykład lakiery Vela są tańsze, ale ja nie przepadam za tymi lakierami, bo mam wrażenie, że one bardzo mocno sklejają włosy. A jeśli z kolei biorę te wersje lżejsze, to nie mam takiego efektu, na którym by mi zależało, więc muszę nawalić tego lakieru na moje włosy. Więc to się kompletnie mija z celem. Czyż nie tak? No właśnie. Więc kupiłam ten, bo akurat w tym czasie, kiedy poszłam po Nivea, to jego nie było. W ogóle mam ostatnie wrażenie, że za każdym razem jak chodzę gdzieś do Rossmana czy do Hebe, żeby kupić sobie ten lakier, to on jest notorycznie wykupiony, albo go nie ma, są jakieś braki. Ciężko mi powiedzieć, o co chodzi. Natomiast cena tego lakieru Nivea, no, masakrycznie po prostu podrosła i zużyłam odżywkę odbudowującą włosy od marki Basic Lab, czyli dokładnie ta odżywka. Chyba wspominałam Wam już odrobinę o tej odżywce przy okazji filmu, gdzie opowiadam Wam o mojej pielęgnacji aktualnej włosów i dobra, ale nie uważam, że bardzo dobra. W ogóle marka Basic Lab, to jest moje zdanie, słuchajcie, to jest moje zdanie, bo oczywiście możecie się z tym nie zgadzać. Ja uważam, że marka Basic Lab ma genialne produkty w formie serum. Ma bardzo duży wybór, bardzo różne te produkty, ale jeśli chodzi o całość tych wszystkich kosmetyków, które one mają w ofercie, to jednak serum są najfajniejsze. Oczywiście są fajne kremy, są fajne produkty pod oczy, ale jednak kosmetyki do włosów to moim zdaniem no nie jest najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o markę Basic Lab. Być może dlatego, że do moich włosów one niekoniecznie się sprawdzają. U Was może być zupełnie inaczej. Wy możecie je uwielbiać, to jest normalne. Każdy z nas ma jakieś potrzeby i ich włosy każdej z nas też będą reagowały inaczej. Są różne rodzaje włosów, kolory. No słuchajcie, wiecie, o co chodzi. Doskonale wiecie, o co chodzi. Ta odżywka fajna, natomiast czy odbudowywała? Nie. Czy moje suche włosy pozbyły się suchości i matowości, tak jak tutaj zaleca producent? Nie. Moje włosy zdecydowanie bardziej kochają produkty profesjonalne, zresztą też już Wam o tym wiele razy mówiłam. I teraz tak, został mi jeszcze jeden kosmetyk do ciała, a mianowicie zużyłam masło do ciała od marki Eisenberg. To masło liftingujące i takie też odświeżające. Cudowna konsystencja, bardzo przyjemny zapach. Zapach, powiedziałabym, takiego produktu z wyższej półki, połączonego trochę z aromatem produktów spa. Konsystencja genialna.
masło połączone z balsamem. Ani za lekka, ani za tłusta, ani za ciężka, nie lepiąca się, nie klejąca, bardzo fajnie nawilżające. Czy zauważyłam taki efekt liftingu? Nie, bo ja nie mam problemu takiego na ciele, żeby powiedzieć, że potrzebuję efektu liftingu, ale są kobiety starsze ode mnie, które na przykład widzą, że nad kolanami robią im się takie marszczenia. To jest całkowicie normalne już po prostu w pewnym wieku, że to starzenie się naszego ciała widzimy właśnie w takich newralgicznych miejscach. Kolana są takim miejscem, więc myślę, że gdybym miała taki problem, bo mogłabym to lepiej ocenić. Natomiast samo masło oceniam jako bardzo dobry produkt. I na zamknięcie całego projektu Denko dwa opakowania kremu Mio Relaxant. Teraz sobie pomyślcie, jak to jest możliwe, że ja zużyłam dwa opakowania tego kremu w miesiąc? No nie do końca ja. Bo tak, jedno opakowanie tego kremu zużyłam już na początku października, ja, bo też regularnie je stosowałam. Zresztą chyba pokazywałam wam, że zabrałam też ten krem ze sobą do Malinowego Raju i zużywałam go namiętnie, no bo już po prostu chciałam go zużyć. Co prawda, on ma bardzo długi termin przydatności, bo to jest aż 26 miesięcy, więc można go bardzo, 24, przepraszam, miesiące, więc można go bardzo długo stosować. On też ma przyjemną, fajną konsystencję i to jest niesamowicie ciekawy krem, a przede wszystkim to, jak on został stworzony i co zostało wykorzystane, jakie substancje aktywne do przygotowania tego preparatu. Ja wam na pewno podlinkuję post na blogu moim, który się pojawił odnośnie tego kremu, bo jak on się pojawił w sprzedaży, to mnie tak niesamowicie zaintrygował. Przede wszystkim właśnie po co ma być ten krem i co tam zostało wykorzystane. Ja uwielbiam takie marki, wy o tym doskonale wiecie. No ale dobrze, zużyłam jedno opakowanie ja sama na początku miesiąca. Natomiast drugie opakowanie należało do mojego Massimo, który tak sobie stosował, nie stosował, stosował, nie stosował. I ja w końcu stwierdziłam, mówię, słuchaj, jeżeli ty nie chcesz używać tego kremu, żeby widzieć efekty, no to jak z każdym kosmetykiem musisz go stosować regularnie, to ja go biorę. To ja go biorę i ja go będę wykorzystywać. I właśnie tak się stało, że ja zużyłam do końca jego opakowanie, ale uwaga, mam kolejne z edycji limitowanej, które sobie tam czeka na półeczce. Na pewno do niego wrócę, chociaż teraz pewnie chciałabym jeszcze potestować inne kosmetyki, gdzieś tam mam w zapasie innych marek, jeśli chodzi o kremy. Ale to będzie to. Rozgadałam się? No oczywiście, prawie 23 minuty, mamy już na liczniku. Cała ja. Wiecie doskonale, że ja lubię gadać o kosmetykach, zresztą nie tylko o kosmetykach. Ale Denko październikowe mamy zamknięte. Tak jest, wreszcie mogę zrobić porządek z tymi pustymi opakowaniami. A teraz przenosimy się w inne miejsce, gdzie, może nie. Zrobię wam najpierw, w co jestem ubrana dzisiaj, bo pewnie widzicie, że zaraz będziecie pisać, co to za bluzeczka, a to nie jest bluzeczka. Więc najpierw zrobię wam przed wyjściem moją stylizację, zobaczycie, w co jestem ubrana, a później przeniesiemy się w inne miejsce, w które się dzisiaj wybieram. Gotowa do wyjścia. Włosy upięte w kok. Okularki Gucci, sukienka, moi drodzy, sukienka z mojito, stara jak świat, ale lubię ją zakładać raz na jakiś czas w okresie jesienno-zimowym na różne okazje. Do tego kozaki, takie właśnie zielone z Marco Shoes, też stare jak świat, torebka Elisabetta Franki, którą już doskonale znacie, i ramoneska Zara. No to co? Gotowa? Gotowe? Jedziemy! Magda, jak u Ciebie jest z tym hasłem? Moje piękno, moje zasady. U mnie
mnie jest podobnie. Ja uważam, że piękno na zewnątrz, ale również piękno w środku to jest podstawa. Tutaj Marietta powiedziała jedną ważną rzecz, że bycie postrzeganym na zewnątrz często zmienia to, co o tobie człowiek myśli, tak naprawdę jakim jesteś człowiekiem. Że nieraz piękno jest postrzegane, zewnętrzne piękno jest postrzegane i bardzo utożsamiane z pięknem, które masz w środku lub z jego brakiem, tak? I myślę, że to jest złe myślenie. Na Instagramie influencer musi być przygotowany do tego, że jest oceniany, że jest osobą publiczną, tak jak ja, jest oceniany. Musi się z tym pogodzić, czy to jest dobra ocena, czy to jest zła ocena. Ja już teraz bardziej nie zwracam na to uwagi. Nauczyłaś się już być odporna na różne kwestie. Tak, trzeba się nauczyć odporności i myślę, że to, jak o sobie my myślimy, to jest najważniejsze. I to, jak my się czujemy we własnej skórze i to, jak my postrzegamy siebie. Jestem już w domu, wróciłam późno, jest już naprawdę późno, bo musiałam ogarnąć po drodze kilka prywatnych spraw i już po prostu nie nagrywałam tego tutaj na kamerę. Natomiast to był tak fajny dzień, jestem totalnie wykończona, mam ochotę zmyć makijaż, zrobić sobie pielęgnację, wskoczyć w piżamkę i się zrelaksować. Zaraz zrobię sobie też jakieś ziółka i coś do jedzenia. Max szykuje właśnie kolację. Także mam nadzieję, że ten film był dla Was przyjemny, że fajnie Wam się oglądało. No i co, kochani, widzimy się już w listopadzie. Jak ten czas szybko po prostu ucieka. Leci momentalnie. Dziękuję, że byliście. Dziękuję, że zostawiliście po sobie jakiś komentarz, jakąś aktywność. I do zobaczenia następnym razem. Pa!